Trwa projekt skutnowskiego budżetu obywatelskiego rowerem wzdłuż granic Kutna. Zostały rozdane pierwsze odznaki za wykonanie zadania. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Kutno ma pomysł na promocję turystyczną. Zachęca mieszkańców do rekreacji poza domem, ale i poznawania bogactwa krajoznawczego miasta. Rowerem wzdłuż granic Kutna to projekt realizowany w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego, którego założeniem jest zorganizowanie sobie rowerowej wyprawy turystycznej, odwiedzenie kutnowskich zabytków i poznanie ich historii. Nagrodą dla rowerowego turysty jest kutnowska odznaka krajoznawcza. Pomysł realizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. To w ich siedzibie można pobrać specjalne książeczki trasy z mapą miasta, na której wyznaczono 25 obiektów do odwiedzenia. We wskazanych miejscach turysta odnajduje tablicę informacyjną i zgodnie z informacjami tam zawartymi wypełnia książeczkę trasy. Poprawność oddawanych książeczek jest skrupulatnie sprawdzana. Ludzie przestali już troszeczkę tak bardzo bać się pandemii, obostrzenia zniknęły, w związku z tym pogoda jest piękna, lato się zrobiło, więc już przychodzą do nas mieszkańcy Kutna i nie tylko mieszkańcy Kutna, po książeczki i po mapy i już kilkadziesiąt mamy wydanych i mamy już pierwsze efekty widoczne, czyli zwrot książeczek prawidłowo wypełnionych, bo sprawdziliśmy. Jest to projekt z kutnowskiego budżetu obywatelskiego, a więc duża ilość mieszkańców na ten projekt głosowała. Mieszkańcy czekali na realizację tego projektu. Zrobiliśmy go. Odznaki są piękne, interesujące. Dzisiaj już będzie wręczanie za chwilę tych odznak pierwszym mieszkańcom, którzy przejechali całą trasę i wszystkie punkty zaznaczyli. Ogromnie się z tego cieszymy. Cały czas książeczki są wydawane. Zapraszamy Państwa po odbiór książeczki i mapy. Wsiadajcie Państwo na rowery, jeździcie i zdobywajcie odznakę. Taki miejski rajd rowerowy to dobry pomysł na poznanie różanego systemu identyfikacji miejskiej i niezauważanych dotąd miejsc związanych z historią i rozwojem Kutna. Jest to projekt złożony przez mieszkańca Bartosza Serendę w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Projekt oparty o tym, żeby objechać miasto wzdłuż granic. Zakładając, że jest ileś wyznaczonych punktów widokowych i uczestnicy po przejechaniu tej trasy będą mogli zdobyć jakąś nagrodę. Trochę trudno zrealizować taki projekt po granicach miasta. Trochę go w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniliśmy, jednakże jest on też bardzo ciekawy. Nie tylko dla mieszkańców, ale dla osób odwiedzających. Wyznaczonych zostało 25 punktów, nazwijmy je widokowymi, ale też umiejscowionymi historycznie w naszym mieście i opowiadającymi tak naprawdę tą historię, jak się miasto rozwijało. Rowerowe przejażdżki wzdłuż granic Kutna cieszą się dużą popularnością. W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odznaczono amatorów dwóch kółek, którzy jako pierwsi ukończyli krajoznawczą trasę. Był to jeden z projektów, na który głosowałem i postanowiłem jako pierwsza osoba, jedna z pierwszych osób uczestniczyć w realizacji tego projektu wraz z małżonką. Od razu, gdy ukazała się informacja, że można tą trasę zrobić, dostaliśmy książeczki i udaliśmy się na dwugodzinny rajd rowerowy po granicach Kutna. Po wszystkich punktach zamieszczonych na mapie, w książeczce objeździć nasze miasto. Były pytania związane z daną lokalizacją w naszym mieście. Trzeba było ją wypełnić i odesłać na wskazany adres tutaj właśnie w tym budynku, w którym się znajdujemy i po weryfikacji można będzie, dzisiaj było można odebrać odznakę. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek też z dziećmi to okazja do poznania najbliższej okolicy. Bardzo lubię aktywnie spędzać czas na rowerze, czy to chodząc, czy spacerując i przy okazji zdobyłem taką odznakę, która jest wyjątkowa dla mnie, bo mogłem ją zdobyć jako nieliczny. No i sam proces realizacji tego był bardzo ciekawy, bo odświeżyłem, dowiedziałem się czegoś ciekawego o swoim mieście, w którym mieszkam. Mi to zajęło z 2,5 godziny. To był taki spokojny wyjazd rowerowy, zastanowienie się przy każdym miejscu, uzupełnienie książeczki podróży, tej, którą dostawaliśmy na początku. No i to mówię, to było 2,5 godziny. To nie koniec pomysłów prężnie działającego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Niedługo rusza nowy projekt, też turystyczny. Tym razem spacerów z przewodnikiem po zabytkach miasta. Zapraszamy do miasta Róż. Nowym projektem teraz na wakacje, przygotowanym wspólnie z
Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z panią Bożenką spacerem po Kutnie. On się trochę nam wiąże z tym rowerem wzdłuż granic Kutna, bo będziemy nadal zwiedzać Kutno, ale już z przewodnikiem. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało dotację z budżetu miasta Kutno na to, żeby zatrudnić przewodnika, który nam opowie o ciekawych miejscach. Zachęcamy będzie to cykl 10 takich spacerów, w każdą sobotę, godzina 16:16. Ruszamy z nowym projektem, letnim projektem, Spacerem po Kutnie. Jest to projekt zrealizowany w ramach zadania publicznego sfinansowanego przez prezydenta miasta Kutno. Spacerem po Kutnie to jest cykl 10 spacerów. Zaczynamy w tę sobotę. Co sobota, proszę Państwa, pod Dworkiem Odrzewiowym, godzina 16:16, spotykamy się z chętnymi, czekamy na Was i idziemy do miasta zwiedzać nasze miasto. Będziemy oglądać zabytki, patrzeć na interesujące obiekty w mieście i będą, proszę Państwa, smaczki różne takie. I już dzisiaj zachęcam i zapraszam, zapiszcie sobie w kalendarzu. Ta sobota to jest 11 lipca, godzina 16:16. Ruszamy do miasta, a taką niespodzianką, wisienką na torcie będzie zwiedzanie kościoła ewangelicko-augsburskiego. No to, proszę Państwa, tego nie zobaczycie sami. Specjalnie dla Was przyjeżdża ksiądz Szymon Czembor z Łowicza i kościół będzie można obejrzeć i ksiądz Szymon podzieli się swoją wiedzą na temat kościoła, na temat pobytu w Kutnie ewangelików. Jedyna niepowtarzalna okazja i na każdy spacer będziemy starali się coś takiego wybrać, czego Państwo chodząc sami po mieście nie zobaczycie, ale zobaczycie z nami. Zapraszamy!